Proszę Państwa, jestem we Frankfurcie nad Menem, się widziało Janusz Pijanka, hoka hej, pozdrawiam moich wszystkich znajomych. Kuan mi dał 50 euro, jak nigdy sam odciągnął. Grysiek też dziękuję, drugie 50 euro, jak na pa, Zygmunt mi dał z Warszawy 10 euro, jakaś pani 3 euro. Także mam za co wrócić, jadę autobusem do Polski, się widziało, lajkujcie, subskrybujcie. Janusz Pijanka wiezie z darmówek, proszę Państwa, jedzenie, szynki dzisiaj dostałem, szanigani z buty, solidarite. Także widzicie, tym autobusem wracam. Panie dyrektorze, Pijanka się nie boi o tym mówić, kurczę. I lepiej je jak wasze ochłapy, które żeście mojemu dzieciowi dawali. Zupy ogórkowe dwuletniemu dziecku. Hoka hej. Także widzicie, trzeba mieć układy w świecie. Ha, i proszę Państwa, i w piątek już jadę z kolegą, proszę Państwa, za darmo z powrotem do Paryża, bo mam, bo już mi dzwonił dwa razy, że jedzie, żebym go zmienił za kółkiem. Za darmo jadę sobie, pojadę znowu, posiedzę kilka dni, przywiozę, naciągnę jedzenia, żeby mieć co jeść. Także, proszę Państwa, w moim życiu się chciałem coś zmienić, ale się wiele nie zmienia. Jestem w Niemczech, opowiem Wam wiele rzeczy jeszcze, jakie się wydarzyły. Żałuję, że nie zagrałem policji w niedzielę, bo miałem starcie z policją, ale grzecznie potraktowałem ich. Chodzi o jednego znajomego, nie kolegę, przez którego trochę było problemów. Także dam sobie radę ze wszystkim. Subskrybujcie mój kanał, róbcie to, co ja. Zresztą wy tego nie zrobicie, co jestem w stanie zrobić. To jest Wrocław, Simba. No. Można. Panie dyrektorze, kto mi odda pieniądze, bo jednemu koledze muszę oddać 50 euro, bo tak to by mi na bilet nie starczyło. A autostopem jest ciężko przyjechać. No zobaczcie, jestem we Frankfurcie. Tutaj chyba koło Tasnaj. Jakie to jest? Bośnia Hercegowina. Nie widzę jeszcze mojej. A, jedzie Giovanni, który mieszkał u mnie 25 lat temu. Na Krymie jeszcze, tam mieszkaliśmy. Jest Giovanni tutaj gdzieś, nie wiem czy go gdzieś tu zobaczę. Także subskrybujcie, bo nie zarabiam wciąż. Mam wielki kryzys finansowy i w ogóle, ale mam znajomych i układy w całym świecie. Także proszę Państwa, trzeba mieć znajomych, przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, a nie, którzy Was nazywają przyjacielem. I nie w cudzysłowie przyjaciół. Także jestem we Frankfurcie, zobaczcie, Frankfurt, Bachen Park. No. Mam dużo pomysłów, jak robić filmy, co robić dalej, bo muszę zmienić. Po prostu zejdę chyba z Facebooka, trochę w YouTubie Wam coś powiem, będę o swoim życiu. Co będę robił dalej? O, zobaczcie, autokary do Polski. Tutaj są autokary do Polski, biuro. Zobaczcie, autokary do Polski. Frankfurt, Meine Zeitung, hoka hej. Się widziało Janusz Pijanka, proszę bardzo, autokary do Polski. Także now. Proszę coś powiedzieć na YouTubie, będzie Pani. Co mam powiedzieć? No co, no, oglądała Pani moje filmy? Oglądałam. No super. I co Pani powie? Super filmy, prawdziwe. Bardzo ciekawe, polecam oglądać wszystkim. Proszę się przedstawić. Kamila. Kamila z Gdańska. Mam na imię Kamila z Gdańska. Z Gdańska. Pozdrawiamy Gdańska. Pozdrawiamy. Ale Wałęsy nie. Wałęsy, Bolka nie. Bolka nie pozdrawiamy. A znam go osobiście, witałem się z nim publicznie ze trzy razy. Tak? Ta. W szpitalu się... teraz biedak chory. Słyszałem, biedak, jaki on biedak? Biedakiem to ja jestem, kurczę. Ale jestem bogaty wewnętrznie, Pani Kamilo. To jest najważniejsze. Tak, no. Także dać komuś, niech subskrybują, bo nie zarabiam na filmach. Dobrze, ja wiem. A mam kryzys teraz finansowy. Nie ma co chodzić. No, dobra, no to dziękuję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekam na filmik. Tak, się widziało. Pa, pa. I z Kamilą, zobaczcie. Znamy się ile? Przyjechaliśmy po prostu chwilę na do autobusu. Poznaliśmy się w Paryżu w autobusie. I wie Pani, co niesamowite, wczoraj mi Indianin dał 50 euro znajomym. Jak nigdy, sam od siebie kolega mi dał taki rysiek pod kościołem, pożyczył 50 euro, facetka mi dała 100, znaczy gościu mi dał 10 euro i jakaś facetka 3 euro, bo bez kasy bym wracał.
A w piątek już wracam z pałacu z kolegą za darmo. Tak? To super. No, prowadzę samochód. Nie? To fajnie. No. Proszę to lajkować moje filmy. Dobrze. Driver Janusz, jak do Anglii pojechałem z Afriko. Jechałem do Paryża, do Londynu dojechałem. Ciężarówkę po 30 latach prowadziłem sam. I nieźle. No, hoka hej. A widzicie, z pani Kamila z Gdańska. Się widziało. Sinbad pojechał jakiś.